Zapraszam na scenę Antoninę i Łukasza. I Łukasza. Cześć, cześć. Bardzo miło mi was widzieć. Cześć, cześć Wojtku. Chcecie stać czy siedzieć? No to siądź. Antonina Oreczewska i Łukasz Nowak. Już myślałem, że się pobrali do tej pory. Nie, jeszcze nie. Ostatnio byłem w Radomiu na ślubie. Właśnie tam Paulina i Maciej pobierali się w Radomiu. No to niesamowite, że podczas takiej niesamowitej przygody, jaka jest z inwestowaniem w nieruchomości, nawet związki się zawiązują. Oni właśnie powiedzieli, że zrobili już 2 czy 3 flipy, więc sprawdzili się, no i czas się pobrać. Ale wy chyba... Mamy na razie pierwszego. To. Pierwszego, czyli jeszcze dwa, sprawdzicie się. Tak. No i wtedy będzie wiadomo. Trzeba zebrać na wesele. No dobrze, ale kto wiódł prym przy pierwszej nieruchomości? Wojciech, czytałeś pytania? Tak, oczywiście. Ale pytanie, kto wiódł prym? Kto działał? Ja mam na to razem. Bardzo... Tak, to jest odpowiedź. Bo właśnie jedna z rzeczy, które chcieliśmy przekazać, to jak my właśnie sobie podzieliliśmy pracę. Że najpierw wydawało nam się, że 50-50 to jest sprawiedliwość, ale okazuje się, że lepiej jest dopasowywać do swoich mocnych stron. No i właśnie ten pierwszy projekt tak naprawdę pokazał nam, kto w czym czuje się najlepiej. I według tego podzieliliśmy sobie pracę i dzięki temu ja mam takie poczucie, że udało nam się podzielić pracę, że każdy czuje się właśnie jakoś spełniony w tym, co robi i doceniony. No to co tobie największą przyjemność sprawiło, a co Łukaszowi? Tylko zanim odpowiesz, to zapytam, czy słychać Antoninę? Dobrze słychać? Dobrze. Ja jestem bardziej od kontaktów międzyludzkich, powiedzmy, czyli właśnie nawiązywania relacji z pośrednikami, chodzenia po tych mieszkaniach. Też rekrutowałam ekipę remontową, no i potem homestaging i sprzedaż. Czyli robiłaś wszystko, a Łukasz się patrzył. Nie, Łukasz był specem remontowym naszym i analitykiem. I kalkulacyjnym, tak. Ja byłem od arkusza kalkulacyjnego na początku, od ustawienia filtrów na tych wszystkich portalach ogłoszeniowych, żeby znaleźć to nasze mieszkanie. I później chodziłem często do ekipy, pokazywałem co, gdzie, jak trzeba poprawić. I oglądałem Mario Budowlańca, żeby się dowiedzieć, jak remontować i co powinno być, jak zrobione, więc tak. O właśnie, a Mario Budowlańc dotarł? Mamy go tu na sali, też poprzednio widziałem, że był, odwiedzał nas. Jeszcze nie widzę, ale zapowiadał, że będzie. Mario też się zapisał na warsztaty. Właśnie przeszliśmy pierwszy etap, jesteśmy tuż przed zakupem nieruchomości, więc niesamowite. Ale powracając do waszego życiorysu, bo ja pamiętam, że jeszcze chyba we Włoszech mieszkałem, jak ty, Łukasz, zaczepiłeś mnie gdzieś w internecie. Jak wasze życie wyglądało przed tym, zanim zaczęliście inwestować? Nasze życie było wtedy bardzo szalone. Ja na ciebie trafiłem w Bangkoku, słuchając twojego wywiadu z Martą z podcastu Ruszamy Nieruchomości. Już wtedy byłem w takiej porocznej przygodzie w Australii podczas takiej podróży. Tosia była jeszcze wtedy na Tajwanie, uczyła się chińskiego, no i usłyszeliśmy o tobie. I nasze szalone życie ściągnęło do Polski i zrobiło się szalone z nieruchomościami. Właśnie miałem zapytać, co bardziej jest szalone, czy tam przebywanie w Bangkoku, czy na Tajwanie, czy inwestowanie w nieruchomości? To są zupełnie inne kategorie. Całkowicie inne kategorie. Ale równie szalone, tak. Ja bym powiedziała tak, obie dążą do wolności. Tylko teraz postanowiliśmy najpierw dążyć do wolności finansowej, żeby potem już swobodnie sobie jeździć po świecie na własnych warunkach. Ostatnio, jak były warsztaty, my mamy w takich 15-osobowych grupach, zazwyczaj jak są szkolenia już stacjonarne, bo wcześniej jest 40 godzin przygotowania teoretycznego, każdy się przedstawia i też zadałem pytanie, co was zmotywowało do tego, żeby być na szkoleniu, inwestować w nieruchomości. Jeden człowiek odpowiedział, słuchaj, lubię jak jest coś właśnie szalonego, coś się dzieje, ja nie lubię, bo w domu mam za dużo ciszy i spokoju, a za chwilę drugi wziął mikrofon do ręki i mówi, no właśnie,
właśnie, a ja lubię ciszę, spokój, dlatego chcę inwestować w nieruchomości. W zupełności... Dla każdego coś dobrego jest tutaj. W zupełności jak na wojnie. A więc znudziło się wam takie zwykłe, normalne, szare życie. No i wyruszyliście w podróż i zaczęliście odkrywać ten potencjał, który jest w nieruchomościach. Czy od razu waszym celem było to, aby odnaleźć coś, co pomoże wam po powrocie na to wymarzone życie? Jeszcze raz? Może. Czy od razu waszym celem było to, aby odnaleźć coś, co pomoże wam po powrocie na to wymarzone życie, tak? No bo jesteście gdzieś w świecie, podróżujecie, zwiedzacie, no i jednak myślicie o powrocie do Polski, tak? No okej, okay, jest Antonina, jest Łukasz, podobacie się sobie nawzajem, trzeba wrócić, nie można już tyle podróżować, nie? Myślę, że gdzieś cała ta podróż, w ogóle pomysł na nią wziął się z takiej potrzeby poszukiwania siebie jednak i odkrywania tego sensu życia, jakkolwiek głęboko to brzmi bardzo, to właśnie w takich podróżach jakby sprawdzamy siebie, ale też jest przestrzeń na myślenie. Przez to oderwanie się od codzienności. No i właśnie to w ten sposób Łukasz trafił na ciebie, bo po prostu grzebał w tym internecie i grzebał szukając jakichś inspiracji na zmianę. No właśnie, bo tych inspiracji była cała masa. Skąd właśnie inwestowanie w nieruchomości i pomysł na przygodę ze mną? To zaczęło się od Roberta Kiyosakiego oczywiście i od książki Bogaty, biedny ojciec. Później gdzieś te nieruchomości cały czas myślałem, że na wynajem, że wrócimy, będziemy oszczędzać, po 3-4 latach kupimy mieszkanie na wynajem. No i na szczęście trafiłem na ciebie gdzieś w internecie i okazało się, że możemy wrócić i od razu zacząć. I od razu zacząć pracować, nie trzeba oszczędzać, nie trzeba zbierać tej zdolności kredytowej, można od razu ruszyć do działania i zacząć flipować, nie tylko wynajmować. No i dobrze, wróciliście, no i co się potem stało? Tak, przeszliście szkolenie, no i jakie były dalsze kroki? Było badanie rynku, tak jak uczysz, i szukanie naszej pierwszej perełki. No i ta pierwsza perełka była znaleziona w internecie, czy od dostawcy perełek? No najpierw pochodziliśmy dużo, żeby zorientować się, jak to wszystko wygląda. Ja na początku nie miałam zaufania, że sobie wyrobię intuicję i że jak ją zobaczę, to będę wiedziała, ale jednak to zadziałało. I jak poznałam taką naszą pośredniczkę, z którą tak od razu fajnie złapaliśmy kontakt, to po prostu po 2 tygodniach chodzenia z nią, już wtedy się podzieliliśmy, że właśnie ja postawiłam na to chodzenie z pośrednikami i po prostu znaleźliśmy to mieszkanie bardzo szybko, już po takim nawiązaniu dobrego kontaktu. No i po znalezieniu tego mieszkania, co dalej się stało? Jakie były dalsze kroki? Czy w ogóle natrafiliście na jakieś problemy przy zakupie? W sumie to była pogmatwana historia, ponieważ też sprzedająca była za granicą i to było mieszkanie ze spadku. A potem się okazało taki dziwny prawny trik, że jest tam ktoś zameldowany. I jak zaczęłam, zmieniłam się w detektywa na jakiś tydzień i okazało się, że ta osoba nie istnieje. No i doszliśmy do wniosku, potem już z panem z sądu, że ktoś w urzędzie pomylił imiona. I człowiek o podobnym imieniu istniał. I on był tam zameldowany, tak? Ale był zameldowany nieistniejący brat generalnie, więc chwilę zajęło odkręcenie tego, ale się udało. Ale wszczynaliście jakiś proces taki właśnie wymeldowania z urzędu, czy... Ten proces był wszczęty już przez mecenasa, który obsługiwał panią, która sprzedawała mieszkanie, ponieważ ona mieszkała w Kanadzie. No i tydzień przed umową przyrzeczoną przychodzi pan i mówi, że nie jest w stanie przynieść zaświadczenia, że nikt nie jest zameldowany w mieszkaniu, ponieważ ktoś jest zameldowany. On zaczął tę sprawę w czerwcu, ona się przedłużała. Konsultowaliśmy właśnie wszystko z tobą, ty to wysłałeś też do prawników i uznaliśmy, że okej, okay, może nie jest do końca czysta prawna sytuacja, ale też nie blokuje nas przed kupieniem, więc ten proces trwał tak naprawdę do grudnia i dopiero w grudniu ta osoba była wymeldowana. Usunięty ten wpis tak naprawdę, bo to nie było wymeldowanie. I kupiliśmy mieszkanie tak naprawdę z osobą zameldowaną tam. No i dobrze, gdzie to mieszkanie było? W Warszawie na Pradze Południe. Na Pradze Południe, jakieś konkretne osiedle? Na Grochowie. Na Grochowie. Tak. No i wcześniej chodziliście, badaliście rynek i do jakich wniosków żeście doszli, że co by trzeba było, co by się musiało stać, żebyście kupili mieszkanie?
Powinna być to nieruchomość wzorcowa, tak jak właśnie tutaj mamy. Zgodnie z swoimi wskazówkami szukaliśmy takiego mieszkania i jak ktoś weszła do tego mieszkania, dzwoni do mnie, mamy to, tak? Pierwsze piętro, rozkładowe pokoje, oddzielna kuchnia i balkon, widok zielony za oknami. To jest to mieszkanie, które będziemy kupować. Pamiętacie, co wam wyszło z badania rynku? A o co pytasz dokładnie? Dokładnie o cenę, po jakiej powinniście kupić taką nieruchomość, gdyby wpadła wam w oko. Mhm. Mieliśmy założone, że pewnie uda się sprzedać to za 8200 z metra, więc powinniśmy kupić około 6000 z metra. I jaka różnica czasowa była między zakupem a sprzedażą? Czyli ile zeszło z procesem kredytowym, a później remontowym? Tak, u nas kredyt trochę długo trwał, trwało to 3 miesiące, więc mieliśmy umowę przedstępną pod koniec kwietnia, a kupiliśmy finalnie mieszkanie na początku sierpnia. A dlaczego 3 miesiące kredyt tak długo? Kredyt był brany na inną nieruchomość, na dom rodziców, taka pożyczka hipoteczna, więc tam jeszcze był dłuższy operat, potem bank się pomylił, no były przygody. Czyli nawet na tym etapie. No dobrze, 8500, no to co, około 6 i ile za metr żeście kupili? Za 6. Za 6. No to całkiem. Było wystawione za chyba 300 tysięcy, Tosia tam poszła i było, że jak wynegocjujesz 280, to bierzemy. No i wynegocjowała 270. No to dobrze, to faktycznie ty ustalałeś cyferki, a Antonina nawiązywała relację. Dobrze, no i ostatecznie za ile mieszkanie poszło z metra? To będzie też chwilę później na slajdzie, ale sprzedaliśmy za 9700 z metra. Za 9700. Tak, więc się przeliczyliśmy trochę w dół. No to żeście się przeliczyli. Ale dlatego, że my liczyliśmy wszystko w pesymistycznej wersji, żeby właśnie mieć ten bufor, a Łukasz bardzo zapobiegliwie liczył, więc po zaokrąglaniu wszystkiego na bufor okazało się, że po prostu dużo więcej zarobiliśmy niż się spodziewaliśmy. A jeśli chodzi o remont, przechodziliście jakieś traumatyczne sytuacje? Ja miałam traumę z panami. Z panami? Tak, no... Ale na szczęście szybko tutaj zrobiliśmy największe interwencję. Problemy przy remoncie? Chodzi o techniczne? O techniczne. Były jakieś poprawki? Wrzucaliście ekipę? Szarpaliście się? Poszło płynnie? Największy problem to była taka płynność tego działania. Opóźnienia, trzeba było ich podganiać, trzeba było pilnować, poprawiać, bo tam coś nie chlujnie. Jak raz przyszliśmy za pierwszym razem Tosia coś powiedziała, to potem stwierdziła, że już nie będzie tam przychodzić, bo już nie ma ochoty z panami rozmawiać, więc później ja już musiałem z nimi rozmawiać. No i remont miał trwać 1,5 miesiąca, trwał 3 miesiące, później miał wejść stolarz i w tydzień zrobić kuchnię, zrobiło w 2 miesiące, więc tam finalnie remont zajął zamiast tych 1,5 miesiąca około 4-5 miesięcy. No i łączne koszty remontowe? Wyszło, nawet chyba tutaj mamy, tak, 46 tysięcy, czyli 1012 zł z metra. No to dobrze, żeście się zmieścili. Tak, ekipa była tania, więc trzeba było ją pilnować. Ale zdarza się, że jeszcze można w takich cenach remontować w Warszawie mieszkania? Macie doświadczenie? Słyszeliście to? Czy to już jest coraz trudniej? Szybko się zmieniają też te ceny, szczerze mówiąc. I w ogóle co ważnego też zrobiliśmy przy wybieraniu sektora, w którym będziemy szukać mieszkań, to stwierdziliśmy, że żeby szczególnie na początek nie przerazić się tą ilością opcji, to po prostu spojrzeliśmy na mapie, wyznaczyliśmy granice i Łukasz wypisał wszystkie ulice w ramach tego sektora, który chcemy właśnie badać. Obejść. I tylko tymi ulicami sprawdzaliśmy wszystkie oferty, jak leci. I to bardzo przyspieszyło właśnie orientację w rynku, bo faktycznie za pewną granicą już się zmieniały ceny. Bo przechodzimy jakiś próg dojazdu do centrum na przykład. Mhm. I naprawdę bardzo to się różni, nawet teoretycznie w tej samej dzielnicy. Więc takie sektorami sprawdzanie, myślę, że się sprawdza przynajmniej jakby w naszej okolicy. Czy mieszkanie miało jakieś takie cechy, których się obawialiście? Albo taki ząg, bo czasami przy sprzedaży to jest tak, że wy jako właściciele widzicie i obawiacie się, że co powie klient, jak przyjdzie. Mieliście takie odczucia jakieś do czegoś? Do jakiejś cechy nieruchomości albo do, nie wiem, jakości wykonania mieszkania?
Na przykład Łukasz, nie wiem czy pamiętacie, ma salon, który zresztą z nami tutaj jest. On na przykład na pierwszym mieszkaniu, no tam rodzina mu remontowała i sąsiad to mieszkanie. Nie wiem, czy oglądaliście ten odcinek, to w ogóle z pierwszego maratonu. On tam opowiadał, że no tak mu oni skrzanili to mieszkanie, że na przykład musieli pokazywać w nocy przy zgaszonym świetle. Czy wy też coś mieliście takiego? U nas aż tak źle nie było. Tak naprawdę jedynym dla mnie takim, powiedzmy, demonem sprzedającego było to, że mieliśmy pralkę w kuchni. Bo mała łazienka, przenieśliśmy ją do kuchni, okazało się, że to w ogóle żaden problem, nikomu to nie przeszkadzało. Ale chyba pralka w kuchni to nie jest jakimś tam niespodziewaną taką sytuacją, nie? Gorzej, jakbyśmy garaż w kuchni mieli. Nie, ja wręcz mam odwrotnie. Miałam poczucie, że jakoś udało nam się tak idealnie znaleźć, że boję się, czy drugą taką znajdziemy perełkę. Antonina i Łukasz, bardzo otwarci ludzie, bardzo mili. Gdy tylko zrobili mieszkanie, ogłosili na naszej grupie facebookowej w Mazowieckim, że są otwarte dni, można przyjść, pooglądać i to jest też właśnie to, czym wzajemnie dzielimy się, gdy już mamy ten sukces, chcemy pokazać, zaprosić innych, żeby popatrzyli. Czy ktoś z was był na mieszkaniu u Antoniny? Ręka do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. Mieszkanie to jest na YouTubie, można zobaczyć. Sześć.